Witam serdecznie szanownych państwa. Zaczynam od tego, na co wszyscy czekali. Dawno ro nie robiłem filmu o nieruchomościach. Zrobimy, szanowni państwo, przepiękną analizę nieruchomości, nieruchomości deweloperskich. Szanowni państwo, porównamy sytuację nieruchomości deweloperskich na rynku europejskim. Szanowni państwo, na rynku Unii Europejskiej poszukamy, czy polskie nieruchomości deweloperskie nie są przecenione, czy może są przecenione, może ich cena jest odpowiednia tylko my narzekamy, że są za drogie a w rzeczywistości są bardzo tanie i w ogóle są nawet tańsze mimo tego, że u nas kredyty hipoteczne w Polsce są oprocentowane już 10%, szanowni państwo 9%, tak, czyli od miliona złotych trzeba rocznie płacić 100 tysięcy złotych, prawda, bo u nas się mówi, że to 100 metrowe mieszkanie to tak minimum 1,5 miliona powinno kosztować, a najlepiej to tak dwa. no a tak jak jesteś, jak jesteś yy, grzeczny to powinieneś zapłacić za 100 metrowe mieszkanie to tak 2,5, najlepiej na 10%, prawda? Żebyś płacił jakieś ćwierć miliona odsetek rocznie, e, tak żebyś zapłacił jakieś 10 miliona odsetek e, przez 30 lat, to wtedy będziesz dobry, będziesz grzeczny. Teraz akurat już nadeszły w Polskę ciemności, szanowni państwo, i zimności. Jest zimno, już trzeba zacząć ogrzewać i bardzo długo oświetlać swoje nieruchomości, to też dobrze, będziesz bardzo dobrym obywatelem. Jak będziesz płacił trzy razy więcej za gaz, jak będziesz płacił cztery razy więcej za prąd i Razy więcej za podatki, że to będziesz dobrym obywatelem, oddasz 10 milionów w odsetkach przez 30 lat, już w ogóle dadzą ci medal. Przyjdzie prezydent, szanowni państwo, Trzaskowski i da ci statuetkę, szanowni państwo, da ci, da ci laurkę, szanowni państwo, dyplom, dy, dyplom fajno polaka ci da, szanowni państwo, no i będziesz szczęśliwy. Może my się z tym wszystkim mylimy, może jest inaczej i zobaczymy, szanowni państwo, dzisiaj, jak to właśnie wygląda rynek nieruchomości w Polsce, czy ten rynek nieruchomości jest już jako y, taką Zjadliwy, szanowni państwo, no bo jak wiemy, po ostatnich właśnie yy, 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 ekscesach, perypetiach, szanowni państwo, mieliśmy sytuację, yy, w której yy, no, nieruchomości yy, w, yy, w Polsce, szanowni państwo, nieruchomości w Polsce yy, deweloperskie są 2, 3, 4, 5 razy droższe za metr kwadratowy aniżeli w Hiszpanii. Yy, problem w tym, że nie dość, że te nieruchomości w Polsce są właśnie 3 razy droższe aniżeli w Hiszpanii. Deweloperskie, szanowni państwo, nie z drugiej ręki deweloper. Z basenem, z ogrodem Szanowni Państwo, deweloperskie, tak? Dewelop i wykończone jeszcze to dodatkowo tam kredyt jest oprocentowany 3%. No a w Polsce kredyt jest oprocentowany 9%. Tam inflacja to, szanowni państwo, tam 2% czy 2,5%, a w Polsce inflacja w danym momencie to 5%. Taki to mamy raj, jaj, szanowni państwo, taka to rzeczywistość. Zapraszam do subskrybowania, zanim przejdziemy dalej. Zapraszam do klikania łapeczki w górę do merytorycznego komentowania. Szanowni Państwo, zapraszam do tego wszystkiego. Tutaj nasza kochana, piękna y, Warszawa. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy dalej, jeżeli już Państwo zasubskrybowali i są tacy fajni, że daliście mi tego suba, to jeżeli daliście mi tego suba, to bardzo dziękuję. Jest nas ponad 11 tysięcy, będzie nas więcej. Szanowni Państwo, będzie nas 100 tysięcy, no kiedyś nas będzie 100 tysięcy. Szanowni Państwo, kiedyś będzie nas milion, no kiedyś będzie nas milion. Będziemy bogaci, piękni, młodzi, młodzi piękni, bogaci, jak, Szanowni Państwo, y, b, nazywał się jeden klub w Gdańsku. Y, nocny. Piękni, młodzi i bogaci, prawda? Zanim do tego dojdzie, Szanowni Państwo, sprawdźmy, co się dzieje w Polsce. Czy już mamy to globalne ucieplanie, Szanowni Państwo? No i zobaczmy, co się dzieje w Polsce. No i proszę bardzo, globalne ucieplanie. No węgla nie można teraz w Polsce wydobywać, drewnem nie będzie można palić. Szanowni Państwo, niczym nie będzie można palić. Przy świecach będziemy siedzieć, jak kiedyś no, nasze, nasze babki, nasi dziadkowie. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, mamy 5 stopni dzisiaj w nocy w Gdańsku. W, w, dzisiaj w nocy temperatura spadała do 2 stopni, Szanowni Państwo, w Gdańsku, może nawet jeszcze mniej poza Gdańskiem, prawda? 5 stopni, 9 w nocy, 10, 8, 6, bardzo zimno, trzeba już ogrzewać, trzeba już oświetlać, już jest ciemno, już się szybko robi ciemno, tam o 6 godzinie. Proszę bardzo, w tym samym momencie w maladze cieplutko 25, 33, 30, 30, 27, 28, 27. Cieplutko, nie trzeba ogrzewać, nie trzeba zbytnio oświetlać. Proszę bardzo, na Fuerta Ventura 26, 27, cieplutko, pięknie, fajnie, prawda, cudownie. Proszę bardzo, dalej, Szanowni Państwo, zobaczymy co tutaj. Sewilli 32 Ojojoj, oj, oj, to już za ciepło. 32, 30, 30. Szanowni Państwo, nieruchomości w Sewilli to są 10 razy tańsze jak w Polsce. Szanowni Państwo, Extra Mendura też 29, 28, 28, 29, 29. Tamto już w ogóle, Szanowni Państwo, jest tanio. No, no, taka rzeczywistość. I przejdźmy i jeszcze tu zobaczmy. Alicante 3, 26, 31, 28, Szanowni Państwo. I jeszcze zobaczmy, co jeszcze chciałem zobaczyć. Jeszcze chciałem zobaczyć, tego nie chciałem zobaczyć. Chciałem jeszcze zobaczyć, coś chciałem jeszcze zobaczyć, nie wiem, co chciałem zobaczyć, wiem jedno, że u nas już jest, szanowni państwo, czyli tak, koszt utrzymania nieruchomości w Polsce to w danym momencie 3 razy drożej kupno nieruchomości od dewelopera do tego dochodzi w Polsce. Kredyt jest 10%, 9%, w Hiszpanii jest 3%. To, jest, to są niesamowite różnice. No i u nas trzeba ogrzewać i oświetlać te nieruchomości, jeść tą witaminę 3D. No a tam nie trzeba, szanowni państwo, tak? No taką mamy rzeczywistość w danym momencie. No i przechodzimy. A, jeszcze oczywiście pamiętajmy o tym, że, no, ta inflacja, no nasza inflacja, szanowni państwo, 5%, w Hiszpanii tam 2, 3, 2,5, czy 3, prawda, yy, niższe oprocentowanie jak inflacja tam. Zobaczymy jak to się skończy. Szanowni Państwo, przechodzimy, przechodzimy do analizy rynku nieruchomości, jakie dzisiaj sprawdzimy miejsce, Szanowni Państwo, dzisiaj sprawdzimy, dzisiaj sprawdzimy, szanowni Państwo, Mursję. Dzisiaj sprawdzimy Mursję, proszę zobaczyć tutaj na stronie Fotokasa, szanowni Państwo, sobie tutaj sprawdzimy. Pamiętajmy, że nie namawiam nikogo do kupowania nieruchomości, Szanowni Państwo, robienia czegokolwiek, szanowni państwo, to jest wszystko wideo informacyjno, edukacyjne, naukowe My analizujemy rynek pod kątem naukowym, szanowni pod kątem informacyjnym, yy, aby ludzie wiedzieli, bo po to, szanowni państwo, właśnie są analizy edukacyjno-informacyjne, szanowni państwo, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, yy, no, po prostu, żeby klient wiedział, co się dzieje. No i zobaczmy tutaj, szanowni państwo, co się dzieje w Hiszpanii. W Hiszpanii dzisiaj, w Mursi, nie wiem, ile tam jest w tej Mursi. Zobaczmy, ile w tej Mursji jest, gdzieś tu Mursję sprawdzałem. Weather Mursja, szanowni państwo, Kartagena w Kartagenie 27-28, a w Mursi, szanowni Państwo w Mursi będzie. Mursja, zobaczmy ile Mursja w Mursi będzie dzisiaj, szanowni Państwo. 3, dzisiaj w Mursi 34, proszę bardzo. To, to ta Mursja, tak, to ta hiszpańska Mursja, szanowni Państwo, cieplej. Ta w, w tej Mursji, jak w Polsce, w wakacje, eee, proszę bardzo, chyba że jesteś z Krakowa. No to w Krakowie jest gorąco i w tych południowych częściach, no cóż, dobra. I jedziemy do deweloperskiej nieruchomości i szanowni Państwo, zobaczymy, czy. Rzeczywiście nad morzem, przy morzu, szanowni no, murza, tutaj no, ta Mursja leży niedaleko, popatrzmy, tu jest Alicante, e, tu jest Malaga, e, no, takie ładne tereny. Ta Mursja to takie miasto wielkości, coś Gdańsk, w tym stylu, coś tam Wrocław, taki Gdańsk, poznań jakiś taki wielkościowo, prawda? E, troszeczkę mniejszy, może. Potem to sprawdzę, bo już nie pamiętam dokładnie, a nie chcę, a nie chcę trzepać na marne. Szanowni Państwo, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zobaczmy Punktacion fotokasa Tutaj zobaczymy Mascaros, czyli od naj. czy Masbaratos, Masbaratos, Mascaros to najdroższe, Masbaratos to najtańsze. Ta Masbaratos to najtajsze, Mascaros, mas Masbaratos, Szanowni Państwo, 63 900 Proszę bardzo, zobaczmy sobie te nieruchomości. Cóż tutaj, już się zaczynają. Proszę bardzo, nieruchomości za tysiąc, która to jest yy, za tysiąc, Szanowni Państwo, za 1000, yy, za 1000 euro, tu 1100 euro zamet kwadratowy. Tylko pamiętajmy, że tam nieruchomości, szanowni państwo, kupuje się bardzo często w większości przypadków wykończone, czyli kafle, ściany, nawet łazienka i tak dalej, kuchnia wszystko zrobione. No, i zobaczmy. I tutaj, Szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Yy, 63 tysiące za taką nieruchomość, Szanowni Państwo. 63 tysiące euro. I tutaj mamy cały zestaw. Tu, patrz, pamiętajmy, że sprawdzamy nieruchomości deweloperskie, prawda? Deweloperskie, żeby się nie przyczepiali, Szanowni Państwo, się przyczepiali. Że tylko sprawdzam, no bo chciałem pokazywać tanie. No bo wiecie, no pokazuję tanie. No tanie, dobre inwestycje pokazuję. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania nieruchomości, sprzedawania. Robię czegokolwiek Ze swoimi pieniędzmi, zaciągania kredytów. Nie, ja do niczego, szanowni państwo, nie namawiam. Wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, szanowni państwo, naukowe dla potomnych, dla dzisiejszych ludzi, aby wiedzieli, co się dzieje. No tak, jak w, po prostu, że po prostu tu, szanowni państwo, robimy takie yy, 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 ceregiele, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje po prostu w finansach, yy, żeby wiedzieli, co się dzieje w ekonomii, w gospodarce, w nieruchomościach, w kredytach, w finansach, prawda? No jedziemy. I proszę bardzo, takie nieruchomości może bez tych mebli oni sprzedają, ale tak zrobione. Właśnie tak zrobione, prawda? Czyli u nas to by był wielki apartament, szanowni państwo, najwyższa klasa, proszę bardzo, bardzo ładnie. No, bardzo często właśnie z tymi kruszawkami od razu sprzedają, może sobie wybrać, prawda? Oni tam inaczej, bo u nas tu tam wiecie, gołe ściany, e, bez kafli, bez niczego, tak to właśnie u nas się sprzedaje. Czyli u, nie dość, że popatrzcie, tutaj sprzedają coś takiego, za ile? 63 tysiące, szanowni państwo. 63 900 za 53 metrowe mieszkanie, nie? A ile to jest 63 900? Do dzisiaj złotówka się zawala. Powiedzmy tak, dzisiaj złotówka się, szanowni Państwo, zawala. Mamy problem złotówkowy, proszę zobaczyć. Mamy, mamy problem złotówkowy. E, szanowni Państwo, e, dzisiaj złotówka się zawala, proszę bardzo. Dzisiaj się. EURPL. E. no, złotówka się zawala, to już druga 4,29 właściwie, no 4,287, prawda? No 4,29, no, ale jeżeli weździemy na minutowy, no to proszę bardzo, jakie ceregiele dzisiaj ze złotówką się od e, trim dalają. 4,29 dzisiaj było, no, lekko ponad 4,29, no 4,30. Szanowni Państwo, to będziemy liczyć 4,20. Dobra, bo jeszcze dzisiaj też, bo no tutaj było 4,27, 4,28. Dobra, będziemy liczyć, szanowni Państwo, 4,28 będziemy dzisiaj liczyć. Czyli co? Jak to trzeba obliczyć? Szanowni Państwo, jak to trzeba obliczyć? Proszę bardzo, jak to trzeba obliczyć? Ty, ty, ry, ty. Gdzie mamy te nasze, nasze nieruchomości? 63,900, 63 900, razy 4, szanowni Państwo, 20. 8 to jest 273 tysiące, nie? 273 492 zł. Tylko teraz jest pytanie, gdzie to jest, bo tutaj mi nie, 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 nie pokazuje, gdzie to, gdzie to jest. To chyba jest to. To jest chyba, nie wiem, bo tu kliknę. Nie chcę, nie pokazuje, gdzie to jest. Nie wiem czemu, nie pokazuje. Nie ma tu zaznaczonych. No ale tutaj za to możemy wejść w mapy. No i zobaczmy, szanowni państwo, gdzie jest ta przepiękna nieruchomość. Gdzie jest ta przepiękna nieruchomość? Ty tyry. Nie wejdziemy tutaj, nie mamy mapy. Mapa, mapa, mapa. Mapa, mapa. Eee, nie ma mapy. Eee, trochę. Nie ma mapy, szanowni państwo, coś dziwne. Mapa, 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 nie ma mapy. Tam jest na dole mapa, jest mapa. Proszę bardzo, to jest tutaj. A, to jest w Bursi właściwie. Ale to jest w Mursi, proszę, w samej Mursi, proszę, proszę bardzo, to jest w Mursi, szanowni Państwo, proszę bardzo, to jest w Mursi w ogóle, w Mursi, to jest w mieście, szanowni Państwo, to jest w Mursi, Mursi, to jest w Mursi, tak się w mieście, tak jakbyś w Gdańsku kupił, myślałem, że troszeczkę dalej, e, ale gdzie jest, szanowni Państwo, Mursja, no, e, popatrzmy, ile, Mursja populacja, prawda, zobaczmy, Mursja e, po. po, po... Latium Mursja, szanowni państwo, Mursja popularna. No widzicie, 447 tysięcy. No to jak w Gdańsku, prawda? Jak w Gdańsku w Mursji mieszka ludzi? Poważnie, 407, w Alicante 335, e, w Grenadzie 200, widzicie, bardzo duże miasto 447, prawda? I, i patrzcie, nieopodal macie Alicante. E, fajne miejsca, właściwie, prawda? I z Mursji wcale nie jest, szanowni państwo, daleko e, gdziekolwiek. E, popatrzmy, Mursja tutaj zobaczymy. Na mapie. No to jest bardzo tanie. To, jakbyś w Gdańsku miał kupić, czy w Gdyni, e, to jakbyś chciał kupić w Mursi, w Gdańsku, w Gd no znaczy tam przy, blisko plaża jest, w, Gd w, Gdań w Gdańsku, w Gdyni. Tutaj do tej plaży mamy kawałek. No bo jeżeli sobie tutaj dziobniemy z Mursi na przykład do Lazeni, to jest taki lekki kawałek. 62. 61 km, 60 km, no ale to się jedzie 46 minut, 45 minut, prawda? Yy, z buta w, w linii prostej, yy, byśmy, znaczy tu nie jest wcale linia prosta, to 46 km, <grym> tu się 10 godzin idzie. Nie, się śmieje, rowerem 2 godziny jedzie, ale wiecie, no 40, no Murcja to jest duże miasto, wiecie, ale to jest fajnie po części, że to jest tak troszeczkę oddalone od, od, od plaży, po części, bo. Bo, 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 szanowni Państwo, no nie ma tego, yy, yy, tego, tej wilgoci z plaży, nie? A jeżeli, i to jest 45 minut na plażę, nie? 45 minut na plażę, ale jeżeli sobie weźmiemy tutaj do Alcazares, do Los Alcazares, jeżeli sobie powiedziałem, proszę, Los Alcazares. Los Alcazares, szanowni państwo, do los Alcazares, proszę zobaczyć, no to już jest jeszcze mniej 38 minut, nie? To jest 38 minut wtedy, prawda? To jest 51 km, czyli mniej benzyny ci pójdzie. Nie? E, bo tutaj chyba tu nie można przez te pola jechać, nie wiem. E, czyli wiecie, to 51 km, 38 minut, i teraz ktoś mówi, a daleko, ja bym chciał w Gdyni albo w Gdańsku. No, wiadomo, że niby masz bliżej, ale nie do końca. Bo jak mieszkasz w Gdańsku i mieszkasz na przykład na takiej dzielnicy jak Orunia, Heum, Centrum Gdańsk, znaczy z Centrum Gdańska, nawet spacerkiem można pójść sobie na. Eee, na stogi, jest to kawałek godzina drogi z buta, szybkim tempem, fajnie spacerkiem ja lubię, ale jest to godzina w jedną, w drugą, wiecie i szybkim takim dla młodych ludzi nie? dla starszych to tak półtora godziny w jedną stronę i w drugą pewnie nie wrócą no ale generalnie, no jeżeli chodzi o Gdańsk i nie mieszkasz na dzielnicach przymorskich nie? Jeżeli chodzi o Gdański, nie mieszkasz na dzielnicach przymorskich. W Gdyni łatwiej, ale jeżeli chodzi o Gdański, nie mieszkasz na dzielnicach przymorskich czyli jeżeli nie mieszkasz na przymorzu Zaspie, Żabiance, w Brzeźnie, we wrześniu już troszeczkę dalej, prawda? No to jeżeli chcesz dojść czy dojechać prawda? No to też ci to zabiera jakiś czas, tu mamy 38 minut, ale jeżeli mieszkasz w ogóle już na Morenie, czy jeżeli mieszkasz w jakimś ujeścisku, hełmie, runi nie wiem, Jasieniu, Kokoszkach, tam Matarni, czy tam gdzieś, nie wiem, na jakiejś Osowej, prawda, czy w tym stylu, prawda, to czy w tych dalszych częściach Wrzeszcza, no to, no to też zajmuje Ci tam dojechać 20 minut, prawda, 30 minut, w zależności od tego, czy są korki, czy nie ma korków, czy zaparkujesz, czy nie zaparkujesz. Czyli właściwie mieszkanie w Gdańsku w wielu przypadkach, a mieszkanie mieszkanie w Mursi wcale nie różni się czasowo. No wiadomo, że tutaj na benzynę po prostu więcej wydasz, prawda? No tyle. No i tyle, tak? No, no ale no widzicie, no zawsze, je, zawsze, 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 zawsze to jakoś można ugryźć, prawda? Zawsze to można jakoś ugryźć, no i widzicie. No i już w tej Mursi, proszę bardzo, już te, w tej Mursi, szanowni państwo, y, pro, proszę to zrozumieć, to jest za metr kwadratowy. Szanowni państwo, to jest za metr kwadratowy. Proszę to zrozumieć, że to jest za... 273 zł po tym okropnym kursie podzielić szanowni państwo na podzielić na e, podzielić na, 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 na 51 metrów to było 53 metry, podzielić na 53 metry, to, szanowni państwo, 5160 zł, nie? 5160 zł za takie ładne miesze. 5160. A ile Wam mówią, że w Wilańsku czy we Wrocławiu to tam plaży nie ma w ogóle, ale to jest, mówią Wam, 15 tysięcy. No tak ukończone, no to 15 tysięcy Wam mówią. 20 tam. 25, 30, jak przy plaży, gdzieś tam 40. No, takie są, ta, tak zostały ceny nieruchomości. Teraz się zastanówcie, jak długo coś takiego może trwać? No, długo może trwać w sytuacji, gdy do Polski będą się zjeżdżały miliony ludzi z bieda, z bieda bandyckich krajów, które no, no Polska się rozpadnie. Mówmy sobie wprost, to pokazała historia, co się stanie z Polską, prawda? To nie jest tak, wiecie. Co innego jak Europejczycy by zjeżdżali, wiecie, Włosi, Grecy, Hiszpanie, tam Portugalczycy, nie wiem, Chorwaci, nie wiem, tam Bułgarzy, prawda? No to nie, bo oni rozumio, rozumieją historię, prawda, po, znaczy Europy, no może Polski nie rozumieją, ale z, łatwo im to zrozumieć, prawda? No i Polska się po prostu rozpadnie. Można napychać, tak, można wrzucać dziesiątki, setki miliardów w rynek nieruchomości zamiast w szpitale, tak, no można, szanowni państwo, zamiast w zbiorniki retencyjne, no można to robić. Można wyganiać Polaków za granicę, szanowni państwo i sprowadzać tu miliony przybyszy. No można, można, no ale jak to się skończy? O to chodzi, prawda? Pamiętajmy co się stało, gdy no tu z mojego kochanego Mazowsza, bo ja mazowszanin z dziada pradziada, szanowni państwo, pamiętajmy o tym, pamiętajmy, szanowni państwo, o tym, że Pamiętajmy o tym, że no tu jak chcę, pamiętajmy o tym, szanowni Państwo, że w Polsce w Polsce Polskę zniszczyły mniejszości i, i szanowni Państwo, znaczy mniejszości, które były dosyć duże i Polskę, Polskę, szanowni Państwo, zniszczyły Polskę, dobra, nieważne, nie będę tutaj robił, szanowni Państwo, teraz wykładu. Przejdziemy do nieruchomości. O to chodzi, że po prostu Polska to taki specyficzny kraj, że jak Polacy o niego nie zadbają, to się Polska po prostu wtedy rozpada. No i tyle. No I tak to działa. No i tyle, tak. Ja. Nie mam problemu, żeby do Polski przyjeżdżali ludzie, prawda, w ramach Unii Europejskiej e, w ramach Unii Europejskiej, albo nawet jacyś z zagranicy w odpowiednich proporcjach, żeby to się nie rozpadło, bo jak się ten to się rozpadnie i koniec, prawda? No i jedziemy dalej, dobra, jedziemy dalej, szanowni państwo, jedziemy dalej. E, 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 znaczy z Unii Europejskiej, to może sobie ile chce przyjeżdżać do Polski Hiszpanów, Włochów, Greków, prawda? Bo oni rozumieją Europę i e, problem by był, jakby na przykład do Polski przyjechało 5 milionów Niemców. Ja nie mam problemu. Jeżeli jacyś Niemcy. Jeżeli Niemcy przyjeżdżają do Polski, prawda? Ale jeżeli by było dużo Niemców, to no to co oni by mogli zrobić? Oni by mogli tutaj. Y, Niemcy, prawda, zrobić to, co y, no wystarczy wpisać w Wikipedia historię Niemiec, prawda? Czym są Niemcy, prawda? Y, albo za dużo Rosjan jakby było, to też niedobrze, prawda? No bo. Y, f no wiadomo no to, yy, yy, ten, yy, jakiś car Rosji by powiedział, że tu trzeba uratować Rosjan, prawda a, a, a jakiś następca akwalerysty by powiedział, że on powie, yy, lebenzreim czy jak to tam było, lebe, nie pamiętam prawda, potrzebują tutaj w, po, w Polsce prawda, no tam, że też muszą uratować, prawda, no tak to by było no i niestety, no ja nie mam problemu jak do Polski przyjeżdżają ludzie, prawda, Włosi Hiszpanie, Francuzi, yy, tam yy, Europejczycy i z ale jeżeli chodzi o to, co się dzieje, no bo do Polski przyjeżdża masa, masa, ma, masa ludzi przyjechała i dlatego te nieruchomości zostały napompowane, ale w długim terminie tego się nie da w ten sposób utrzymać. I koniec, kropka, prawda? Bo Polacy będą wyjeżdżać wtedy, a jak Polacy będą wyjeżdżać, nikt nie będzie chciał bronić tego kraju. Ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek już chce, prawda? No bo przecież to banda złodziei i łapówkarzy. No jedziemy dalej, proszę bardzo, tutaj mamy następne nieruchomości, chciałbym. Tutaj jeszcze ta nie mamy te nieruchomości, bo o to chodzi, że proszę zobaczyć, te nieruchomości w tej musi. oni są je, one są, szanowni państwo, jeszcze tańsze, szanowni państwo. Te nieruchomości są jeszcze tańsze, proszę zobaczyć, bo tutaj mamy na przykład 134 metry kwadratowe, 134 metry kwadratowe, przepraszam, 106 metrów kwadratowych, a, to też, to taka sama cena właściwie, nie? A tu mamy, o 133 metry. I popatrzcie, 133 metry za ile? 142 tysiące. Czyli jeszcze taniej. Czyli 4, popatrzcie, bo 142 tysiące, proszę sobie to przerobić. A to, o, tutaj 146 metrów, to jest w ogóle dopiero joke, prawda? Popatrzmy tutaj, prawda? 104, popatrzmy tutaj. 150 tysięcy za coś takiego, tak? Tylko 146 metrów. A 150 tysięcy. A weźmy po kursie 4,26, jak był przed chwilą, 4,26. Szanowni Państwo 4,26 razy 150 tysięcy euro. 150 tysięcy euro, no to szanowni państwo, jest to 639 tysięcy złotych. Podzielić na 140 ile tych 8 metrów? 146. Podzielić, szanowni państwo, na 146 metrów, to jest, szanowni państwo, za metr kwadratowy 4376 złotych. A gdyby, szanowni państwo, upuścili tak z 5% albo z 10%, ale dobra, weźmy tylko 5%. Minus 5%, no to jest 4157, a jak polska złotówka na chwilę by się umocniła, Do tam 419 prawda? Albo o 5% by się Polska złotówka, nie o 3% by się Polska złotówka z dzisiejszej ceny umocniła, no to jeszcze minus 3% od tego, prawda? Na chwilę, chociaż no to 4033 zł, prawda? 4033 zł, to no, można powiedzieć 3999 złotych za metr kwadratowy, Szanowni Państwo, za metr kwadratowy. Nie 12, nie 15, nie 20, nie 30, nie 40, nie 50 Szanowni Państwo, za metr kwadratowy, a 3999, jeżeli umiesz się zhandlować innego Szanowni Państwo, jedziemy dalej, bo to jest aż niesamowite. Proszę bardzo, gdzie mamy te nieruchomości? Jedziemy dalej, bo to jest po prostu niesamowite. Tutaj to było, znikło mi, znikło mi. Patrzmy, jedziemy, szanowni Państwo, proszę bardzo, w Mursi, samej Mursi, w dużym mieście, pięknym mieście. Mursia jest generalnie fajna, prawda? Popatrzmy. Patrzmy, jakie piękne miasto, patrzmy, no miasto, prawda, miasto jak miasto, miasto jak w Hiszpanii, no i tyle, pół miliona ludzi, proszę bardzo, jakie piękne, prawda, miasto, tak. A tutaj mamy akurat, tutaj jest ten La Manga, prawda, La Manga, nie na go od Murcji, taki hel, tak. Czyli jak my byśmy mieli, jak masz Gdynie, no to oni mają swój hel, prawda. Czy jak mamy Gdańsk, to nie mają swój hel, tylko że oni swój hel tak zabudowali, bo my nie zabudujemy helu, no bo tam mają dziki sobie czasem biegać, prawda, a w Polsce nie można budować mieszkań, bo jelenie, zombie muszą biegać, prawda, u nas tak to właśnie jest już w tej Polsce kochanej, prawda, naszej kochanej, tak jest w tej naszej Polski, Pol polskiej rzeczywistości, szanowni państwo, no i jedziemy dalej. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, teraz y, proszę y, bardzo, y, y, co zobaczymy? A zobaczymy, Szanowni Państwo, to, że teraz y, mamy następne nieruchomości. Widzimy, wcale nie jest drożej, a w, w tej samej cenie, tylko że z basenem. Proszę, i jeszcze tutaj, przy samej plaży, Szanowni Państwo, po 1200 euro, czyli tyle samo. Widzicie, patrzcie, po 90, po to jest czty, to jest, Szanowni Państwo, pi razy drzwi, po tyle samo, tak? Czyli trzy razy taniej na dewelopers, nie dewelopers. Developerskiej nieruchomości, szanowni państwo, deweloperskie nieruchomości, trzy razy taniej, proszę sobie to przerobić, szanowni państwo, proszę sobie to przerobić. Pozdrawiam, do usłyszenia, zapraszam do subskrybowania, szanowni państwo, klikania łapeczek w górę i merytorycznego komentowania. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć.